dyżurek z poczty wraca. Tutaj napisane wszystko. Nowe życie, nowa praca. Ale na dzień
zmęczonymi powiekami zatknął oczy uduchowionych. Szata w nieskazitelnych fałdach do samej spływa ziemi, a wąskie stopy unoszą w powietrzu niematerialne ciało. Spokojnie przesuwa się słoneczne światło poprzez płaszczyznę witraża, wydobywa z mroku wypukłości drewnianych rzeźb. Połysk polichromii, postaci świętych i twarz anioła. Nagle niczym słoneczny promień spod powiek błysnęło spojrzenie zielonych oczu, a skrzydła uniosły się i zaszumiały, jak kiedyś szumiała gałęziami wierzba nad strumieniem, gdzie jeszcze była drzewem, a w jej cieniu pasły się owce i odpoczywali strudzeni wędrowcy. Zaśmiał się gotycki anioł na wspomnienie dni pełnych słonecznego blasku i nocy księżycowych, przypływających ponad drzewem, które było nim. Poznało go słońce i przez chwilę pieściło, jak dawniej, kiedy jeszcze ukryty w wierzbowym dniu podglądał zakochanych.
Nestor Pranievski samolot. W górze, górze, warcząc śniegłem, plując błękit białym skrzydłem, mknie samolot tak wysoko, że go ledwo dojrzy oko. Taki lot to rzecz wspaniała, ziemia w dole taka mała. Dookoła blask i błękit, chmurkę można wziąć do ręki. Już odleciał ptak stalowy, pospuszczały dzieci głowy, ale każdy marzy o tym, żeby latać. Podrywa maszyną wysoko.
błyszczały dzieci głowy, a